co, patrzyłeś na ten ostatni mecz? No wiesz co, chciałem. No, przylazłeś, załączyłeś telewizor, Godomida po piwo do lodówki. Wracam na ZOT 2-0 po meczu, gong. No tak, z tej słynnej walki z Gołotą, o nim też myśleli chyba, że najpierw się pogodają, a potem idą grać. No i oni trochę za długo godali. Dobrze, że teraz zaś następny mecz, może teraz się zdźwigną. Byle zaś by tak nie było, tak teraz. Że bo najpierw godka, a potem granie. Nie ma godania i no strzelanie bramek, no na to jest czas. Szczęść Boże, cześć. Szczęść Boże. Wy tu o pierdołach, a słyszeliście, Florek umarł. Ja, wielka strata do nas wszystkich, do klubu, do kibiców. Wybitna postać, legenda przecież. No on tworzył legendę tego klubu. On przyszedł do Górnika razem z Ernestem Polem. 15 lat w drużynie. Obrońca, który pierwszy stosuje ślizgi. Górnik wtedy z pudła nie schodzi. 9 razy mistrz Polski. No, to były takie czasy, że liczył się charakter, a nie żel na włosach. Od lidera się najwięcej wymagało. Z Tottenhamem 4-2. Takie wyniki. I widzisz, taki wynik to by się nam przydał teraz na Pogoni. Panowie, stop. Słuchajcie, za mało czasu w tych naszych odcinkach, żeby uczcić pamięć takiego zawodnika, jakim był Stefan Floryński. Dlatego zaproszamy wszystkich na sobotę na stadion, żeby uczcić jego pamięć w miejscu. Kaj tak ciężko na nią zapracował. To co, jademy duś? Jademy duś. Jademy duś.